wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Planet Zoo. Poprzedni odcinek był bez głosu, ponieważ się zepsuł i po prostu musiałam go wyciąć. Mam nadzieję, że wszystko będzie dzisiaj tym razem działać. Już miałam parę usterek, ale popracowałam nad nimi. Pokażę wam wszystkie zmiany. Mamy wybieg guźców zwyczajnych. Mamy tutaj nasze guźce i uwaga, grałam poza odcinkiem i urodziły im się młode, takie ładne. Tak, i jeszcze wam pokażę naszą strefę roboczą. O, tutaj tak ją wyremontowałam ładnie. Tak, i teraz będziemy kontynuować naszą grę. Spójrzmy, jakie zwierzę może być następne. O, można tu już ustawić, żeby się szukało na dany flaming. No, flamingi by były ciekawe. Ale nie wiem, czy tutaj by pasowały tak z początku. Są tapiry. No nie wiem. Tu byśmy dali jakiś wybieg. Tutaj. I myślę, że flamingi będą bardzo fajne jednak. Z tej strony, taki wybieg flamingów. Okej, pierwsze co spojrzymy. To na cechy od nich flaming różowy. Możecie tutaj poczytać. Zatrzymać i poczytać. Siedlisko naturalne. O, teraz można pokazać, ile tych stworzeń, ile potrzebują miejsca. Ciekawie. Czy nie wiem, przypuśćmy, że będą dorosłe i na przykład trzy młode. Dobra. Dane gatunku. O, tutaj będzie można zrobić wejście na wybieg, więc fajnie. Zrobimy jakąś ścieżkę taką spokojną przez ich wybieg. Na razie wygląda to tak. Tutaj zrobiłem taki podest. Go będę czymś obtaczać i to będzie ładnie wyglądać. Na razie wygląda tak. A te rzeczy są tak po prostu tutaj dane na razie, żeby nasze zwierzątka były usatysfakcjonowane i nie narzekały. I zaraz mogę przy was to porobić w sumie. Zrobimy to obtoczenie tego. To będzie właśnie taki taras, na którym będą mogli przyjść i popatrzeć. Budownictwo. Byśmy poszli w, nie wiem, czy drewno, czy co. Zobaczymy, co będzie fajne. Artystyczna architektura. A właśnie, tutaj nasze guźce teraz zaczęły dojrzewać. Osiąga dojrzałość. No, nie wyglądają na starsze. Nie wiem, może za chwilkę. O, już nie. Pobudujmy.
Okej, czy jakiś materiał tutaj znaleźć? Żeby to fajnie wyglądało. Nie, a taktycz taki na pewno nie. Chwila. Motyw. Australia. Styl afrykański. Te dwa. To nie, na pewno. Musimy tutaj coś znaleźć. A właśnie, mogło się lekko zmienić jakość dźwięku, ale mam nadzieję, że nie, bo przeniosłam się na inny program do nagrywania niż OBS i po prostu nagrywam ze streama, z tych kont Teamsa, co ze szkoły mamy. Znaczy ja używam konta z harcerstwa, ale to tam inna sprawa. I właśnie tu są belki. Patrzę, co by pasowało. Inspektor opuścił zoo. O. Wybieg drugi. Okej, jest dobrze. Wybieg drugi, czyli wybieg flamingów. To zaraz będą musiały go nazwać. A to się już poza odcinkiem tym zajmę. Dobra, zróbmy inaczej. Dajmy tutaj materiał, drewno albo kamień. Tak, i będzie lepiej. Bambus. Bambus jest fajny, a to nie dla flamingów. To zostawimy dla koali, innych takich zwierzątek. Piaskowiec. Może taki kamień tutaj zrobić? To by mogło dobrze wyglądać. Bambus. Może takie drewno zwykłe. No nie wiem. Dobra, wrócę do Was, jak będę miała to ogarnięte. To wybieg wygląda tak. O, myślę, że Wam się podoba. Jeszcze coś tam będę nad nim pracować. Tak samo nad tym wybiegiem będę dopracowywać. A na razie będę już kończyć. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!